będę ukrywał, ja nie lubię, chociaż to może nie jest dobre, nie lubię bezpiecznych biznesów. Bo one są mało intratne po prostu. Tak, są mało intratne, po pierwsze, a po drugie, wiesz, jak masz element ryzyka, to wiesz, że się rozwijasz, tak? Tak, tak. Nie możesz pójść spać po prostu, tylko musisz to przypilnować. Dokładnie tak. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Łukaszu. Cześć, piąteczka. Moim dzisiejszym gościem Business Ridera jest Łukasz Milewski. To jest postać, która prowadzi firmę, która to organizuje największe eventy rozwojowe w Polsce, czyli eventy, które jakby rozwijają inne osoby. Tak, i w życiu, i w biznesie, bo tutaj mówimy nie tylko o typowym rozwoju, ale też i o biznesie, jak na przykład WB Exp. Tak. Poznaliśmy się z Łukaszem między innymi podczas jednego z eventów, który organizował i Łukasz, czy firma Łukasza, czy szkolenia Łukasza, które organizował, przyczyniły się również do mojego rozwoju, bo ja też coś znalazłem tam dla siebie. Te szkolenia, które Łukasz organizował, poszerzyły również moje horyzonty, dołożyły swoją cegiełkę do tego, gdzie jestem teraz, więc jakby czuję ogromną wdzięczność. I Łukasz, może powiedz coś o sobie jeszcze, tak? Jakby coś o swojej organizacji. No przede wszystkim jestem ogromnym pasjonatem i fanem w ogóle rozwoju wszelkiego rodzaju. Każdy z nas gdzieś tam naturalnie się rozwija w życiu, ale można robić to świadomie. Są trzy dziedziny, którymi ja się zajmuję. Pierwsza rzecz to jest rozwój, drugi to jest biznes, a trzeci to jest organizacja eventów. I generalnie rzecz biorąc staram się łączyć te trzy rzeczy, natomiast fajną rzeczą jest to, że wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest to, że uważam się za człowieka naprawdę bogatego, nie ze względu na cyfry, ale ze względu na to, że robię to, co naprawdę sprawia mi frajdę, co myślę, że jest wspólnym mianownikiem dla nas. Tak, tak. Dokładnie, bo jesteśmy już na takim etapie i ty i ja, że naprawdę doceniamy to, żeby robić to, co lubimy, to, co nas realizuje, to, co nas karmi, tak. A nie tylko to, co karmi nasze konta, bo już jakby chyba już oboje z tego etapu wyszliśmy, prawda? Tak. Na pewnym etapie, jak już pewną barierę się przekroczy, już się kupi wszystkie zabawki, tak. To co innego zaczyna się liczyć, ale jest to w tej robocie, jeżeli mówimy na przykład o organizacji eventów, a organizowaliśmy i te największe w Polsce, jak na przykład stadion, co kiedyś wydawało się kosmosem, spotkanie z Nikim Wójcikiem, Poznań 2015 bodajże, czyli 25 tysięcy ludzi ponad było na stadionie, Tony Robbins. Wiesz, tak. Fajną rzeczą jest ściąganie tych ludzi, poznawanie ich na żywo, tych wielkich gwiazd różnego rodzaju rozwoju, biznesu, a przy okazji sprawdzenia się, organizacja eventów to jest ogromna adrenalina, tak jak niektórzy jeżdżą na zawody, nie wiem, surfują, robią różne inne szalone rzeczy, tak my odnajdujemy tą adrenalinę właśnie w organizacji eventów, które są naprawdę czasami ekstremalnie trudne do zrobienia. A jeżeli chodzi o tą organizację eventów, to poza tym, że jakby to jesteś pewny tego, że to, co dostarczasz ludziom, no, rozwija ich, to wiem, że to jest bardzo motywujące, natomiast jakby taka żyłka niepewności, taki element ryzyka też jakby cię motywuje, czy raczej wolałbyś to wyeliminować? Wiesz co, tak, no, nie będę ukrywał, ja nie lubię, chociaż to może nie jest dobre, nie lubię bezpiecznych biznesów. Bo one są mało intratne. Tak, są mało intratne, po pierwsze, po drugie, wiesz, jak masz element ryzyka, to wiesz, że się rozwijasz, tak? Tak, tak. Nie możesz pójść spać po prostu, tylko musisz to przypilnować. Dokładnie tak. No właśnie, teraz jeżeli rozmawiamy o eventach i organizacji, to powiedz mi pod kątem inwestora, bo to jest też inwestowanie, tak? Czy tak. To pieniędzy, czy to też czasu i jakby zasobów ludzi, których masz do dyspozycji swojego zespołu, to powiedz mi jakby, co w tym biznesie jakby jest najważniejsze? Czy bierzesz pod uwagę, jak planujesz jakiś duży event, który jest ryzykowny, bo tam trzeba włożyć jakieś pieniądze, położyć tak. Na stole umowę, kontrakt, zadatek za jakiegoś tam, jakąś gwiazdę, to co jest największym ryzykiem tutaj i jak to kalkulujesz? Czy liczysz sobie z kapitału, który zainwestowałeś albo pozyskałeś? Czy liczysz zaangażowanie całego zespołu i zysk na koniec? Czy liczysz jakby wszystko to do kupy w jakich wagach tak naprawdę? Wiesz, to staram się wszystko do kupy analizować, natomiast wiesz, najważniejszą rzeczą i kluczową umiejętnością, którą myślę, że rozwinęliśmy dosyć fajnie, jest po prostu umiejętność zapełnienia sali. Kogokolwiek byś nie zaprosił,
czy Antony Robinsta, który kosztuje fizycznie $1 000 000, mhm. bo tyle musieliśmy na stół wyłożyć, a event z nim kosztował 3 razy tyle, $3 miliony, mhm. to wiesz, to jest budżet większy niż koncert Madonny na Stadionie Narodowej, to ściągając kogoś takiego, podpisując kontrakt, musisz mieć pewność, że będziesz w stanie sprzedać ten event i po prostu zapełnić salę. Mhm. Ale oczywiście niepewność tkwi w tym, że to rynek decyduje, to ludzie decydują, czy pójdą, czy zainwestują w siebie, czy chcą tego doświadczyć. Mhm. Ty możesz tylko prognozować tak naprawdę, tak? Mieć pewne przekonanie i doświadczenia, tak. Ale no to się jakby powie sprawdzą. Tak, jest to biznes bardzo ciężko skalowalny, mhm. bo tak jak mówię, no, za każdym razem jest to inna gwiazda, za każdym razem troszeczkę to inaczej wygląda. No w tej chwili troszeczkę plany się zmieniły i trochę inaczej to poukładaliśmy, mhm. ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Okej. Okay. A powiedz mi, bo czytałem i znam twoją historię i w tej historii jakby się jest taki motyw, gdzie miałeś firmę, która robiła fajne szkolenia, ale jakby pokarało cię życie za zbyt duże zaufanie. Jakbyś mógł powiedzieć, jakby, jaką lekcję z tego wyciągnąłeś i co byś teraz zrobił inaczej? Czy jest to mój dobry znajomy, który de facto, to jest w ogóle zabawne, był klientem tej firmy, mhm. bo to była firma zajmująca się inwestycjami na bardzo poważnym poziomie, tylko giełdowymi. Mhm. Kiedyś na którejś kolacji powiedział mi, że najważniejsza lekcja biznesowa, jaką on przerobił w życiu, jest to, żeby podpisywać umowy absolutnie z każdym. Mhm. Coś na zasadzie kontuarnie określił, kocham cię, ale podpisz to. Mhm. I to się okazało kluczowe, tak? No bo w momencie, gdy jest konflikt w zespole ludzi, którzy coś tworzą, to sytuacje niejasne regulują umowy. Mhm. Tak. W momencie, gdy tych umów nie ma, no to zaczyna się anarchia. I tak rzeczywiście było, że w jeden dzień pewna sytuacja się diametralnie zmieniła. Ja właściwie byłem już poza firmą. Ludzie, z którymi współpracowałem, zdecydowali, że sami robią pod własnym brandem. Mhm. Nasze drogi się rozeszły dosyć bardzo burzliwie, ale paradoksalnie, wiesz, to był największy prezent. Mhm. Bo, wiesz, dzieją się mocne sytuacje, a chyba nie ma kogoś, kto nas ogląda, kto działa w biznesie, kto nie miał mocnych sytuacji na którymś polu, nie wiem, przy współpracy z ludźmi, czy finansowania, czy czegokolwiek. Kwestia, czy potrafisz wyciągnąć wnioski. Na początku w nas uderza, a później okazuje się to zbawienne. No i tak było w naszym przypadku. Bo zaczęliśmy się zajmować rzeczami na dużo większą skalę. Tak, bo na tym popiele, który został z tej firmy, narodziła się firma Mileski Partnerzy, tak? Tak, tak. Wiesz co, to jest tak, że po prostu my byliśmy grupą przyjaciół, która tworzyła pewien koncept. I oczywiście ja mogłem dalej to robić i funkcjonować. I ja to zrobiłem, bo później jeszcze od tej sytuacji przez 2 lata prowadziliśmy tematy na bardzo zaawansowanym poziomie. Natomiast po 2 latach znowuż sytuacja się zmieniła, bo 2 kolegów, która była kluczowymi osobami, zachorowała bardzo poważnie. Okay. I tutaj już nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba iść trochę w innym kierunku. Więc wiesz, ważniejsze było robienie pewnych konceptów z ludźmi niż sam twardy biznes. Tak? Więc no, to była nauczka, to była fajna lekcja. Z perspektywy czasu jestem za nią bardzo wdzięczny. Ważne jest, żeby w takich sytuacjach zachować zimną krew. I pamiętać o tym, że to ludzie, którzy nas otaczają, klienci są najważniejsi. Okej. Okay. Czyli jakby taka lekcja, że z tego płynie, to podpisuj dokumenty. Zdecydowanie. Tak? Czyli podpisuj z każdym, absolutnie każdym. Z żoną, z matką. To nie znaczy, że ty komuś nie ufasz, z kim jesteś, tak? Ale umowy to jest po prostu rzecz święta. Poza tym tam jest wszystko. Tak. Nawet tak jest, ja sam często zapominam, na co się umówiłem po roku już. Tak. I to jest po to, żeby zajrzeć, jeżeli jest okej, to w takim razie, bo nie jest sposób wszystkich szczegółów pamiętać tak naprawdę umowy, tak? A pamięć bywa ulotna i moja, i innych osób. Tak? Dokładnie. Także ja mam takie same zdanie na temat. Też wiele razy zapłaciłem za to, że komuś zaufałem i może nie jakoś bardzo tak, że przejęli moją firmę w tym przypadku, no, ale może być parę stów straciłem na tym, tych dużych stów. Łukasz, działasz na tym rynku, jesteś takim jakby pionierem i liderem tego rynku rozwojowego i rynku szkoleń rozwojowych i dużych eventów. Tak. Teraz, jak ty teraz widzisz ten rynek? Jakby, czy on się zmienił w stosunku tych kilku lat? Czy jakby on jest większy? Czy ludzie potrzebują tego, żeby się rozwijać? Czy jakby, czego oni teraz oczekują? Jest to rynek się bardzo zmienił, bo od momentu, kiedy my zaczynaliśmy, generalnie rzecz biorąc, czas takich spektakularnych, bardzo dużych eventów mamy, może nie tyle ze sobą, co one ewoluują.
generalnie rzecz biorąc, jak my zaczynaliśmy swoją pracę, robiąc mnóstwo eventów finansowych, biznesowych, motywacyjnych, byliśmy na takim etapie, gdzie wielu ludzi w Polsce oczekiwało, potrzebowało podstaw pewnego rodzaju fundamentalnych, nie wiem, coś takiego jak strategia zarządzania własnym kapitałem osobistym, tak? Dzisiaj dzięki między innymi nam i wielu też innym ludziom wartościowym, którzy robią fajne rzeczy na rynku, ten rynek stał się już w pewien sposób wyedukowany. To znaczy, że ludzie wiedzą już więcej, chcą czegoś więcej, potrzebują czegoś więcej. Teraz z ery, w której byliśmy pod tytułem ery dinozaurów, tak? Tak, co? Czyli poszukiwanie wiedzy. Teraz szukamy konkretnych rozwiązań, jak to zrobić. I teraz każdy, kto chce dawać wartość na rynku, jako mentor, jako lider, jako ktoś, kto daje konsulting jakikolwiek biznesowy, musi znać ścieżkę i wiedzieć, jak to zrobić i w jaki sposób to pokazać klientowi, żeby mógł przejść. Więc idziemy w kierunku personalizacji, idziemy w kierunku mocnego fokusowania, tak jak ty masz swoją działkę, która ma oczywiście różne dziedziny, natomiast wiemy, że jak myślimy o Danielu, to jest to temat ewidentnie nieruchomości. Tak, tak. Inwestycji w nieruchomości. Nikt nie ma wątpliwości, że tak jest. Więc kończy się czas ludzi, którzy nie powinni szkolić na tym rynku. Nie dlatego, że coś jest z nimi nie tak, że są nie okej, tylko słabe fundamenty dostali, jeżeli chodzi o nauczanie innych. I coś takiego jak uczenie wszystkiego, no nie ma racji bytu. Tak, bo nie można być ekspertem od wszystkiego. No nie można być. Później, wiesz, dzieją się takie akcje, że ląduje jeden, drugi, trzeci czy czwarty nas delegalizować coaching. Swoją drogą, jak oglądają, to serdecznie pozdrawiam panów. Tak. Pewnie sam niektórych bym poumieszczał. Wiesz, krytyka też jest potrzebna. Krytyka potrafi, że tak powiem, pokazać to, co jest nie tak i co możemy zmienić i rozwijać. Gdyby nie było krytyki, to po co rozwój? Tak. I wiesz, i to się wszystko zmienia, ewoluuje. Będzie mnóstwo nowych ludzi, którzy wejdą na rynek, świeżych. Ludzi, którzy już zdobyli wiedzę, w tej chwili zdobywają doświadczenia. W momencie, gdy doświadczenia przekują w efekty, to ci z nich, którzy będą chcieli mieć pasję do tego, żeby uczyć innych, wejdą na ten rynek, będą robić. My idziemy w kierunku budowania systemów biznesowych, idziemy w kierunku budowania systemów rozwojowych, gdzie rozwój jest elementem tak naprawdę drogi, natomiast co innego jest ważniejsze. Ważniejsza jest struktura, ważniejszy jest sposób i pewne konkretne rozwiązania, których ludzie potrzebują. Tak. Bo ja na przykład, jak patrzę teraz się wstecz, te 15-10 lat, no, tyle pamiętam, tyle jestem w stanie, tak. Tyle mam ze sobą dorosłego życia, no to pamiętam, jak patrzyłem na to, co się dzieje w Stanach, no to ten rynek rozwoju, no w sensie takim, że ten temat rozwoju, on był aktywny, czyli był tam Robert Kiyosaki, był Anthony Robbins, jakby oni byli, będą, są i będą jeszcze. Tony Robbins przeżywa w tej chwili renesans. Na Netflixie jest I'm Not Your Guru. I to jest film, który wywindował Robbinsa ponownie na szczyty. W tej chwili Robbins gdziekolwiek nie pojedzie do jakiegokolwiek miasta w Stanach, to hala, arena po 20 tysięcy ludzi jest. Razem z Garym Wajnerczukiem występuje w wielu, wielu Stanach. Więc on przeżywa renesans, powrót do tego. Więc to pokazuje, że rozwój, czy nawet motywacja, której ludzie się boją. Ludzie boją się słowa motywacja. No, czym jest dla mnie motywacja? Ja nie motywuję ludzi, którzy nie wiedzą, czego chcą w życiu, bo oni potrzebują pracy coachingowej jeden na jeden. Tak, doradcę, kogoś, kto ich pokieruje. Natomiast dla mnie motywacja ma sens w momencie, kiedy idziesz, robisz coś 15 razy, 15 razy się przewracasz i musisz 16 razy stać. Motywacja jest dla ludzi działających, dla praktyków. Tych, którzy też wiedzą, w którym kierunku chcą iść, tak? Oczywiście, że tak. Do czego się motywować? Do tego, żeby wstać i żyć? Znaczy do tego, żeby się podnieść raz jeszcze, no bo jest ciężko czasami, tak? Sam wiesz doskonale, realizując projekty, że nie wszystko nam zawsze wychodzi. Tak. Poza tym, gdyby wychodziło wszystko, to byłoby nudno. Więc wiesz, każdy z nas ma chwilę zwątpienia. Czy to nie jest, wiesz, tylko i wyłącznie euforia radości, to są szczyty i doliny. Zastanawiałem się, jechałem do ciebie i wpadła mi do głowy taka metafora, że jak do ciebie przyjechałem na pierwsze twoje eventy, to ja już byłem przedsiębiorcą, zarabiałem duże pieniądze, tak. W sensie duże jak na mnie wtedy, tak? Uważałem, że po prostu no, zarabiałem parę razy więcej niż potrzebowałem tych pieniędzy, tak. Ale dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że ja jestem świetnym narzędziem, jakby jestem świetnym, mam świetne umiejętności, natomiast moja skala działania jest
malutka w stosunku do moich możliwości. Czyli tak. Czułem się, że jest ostry jak brzytwa nożem, natomiast jakby obieram tym nożem marchewkę. Marchewkę, tak, zamiast zaorać całe pole. Tak, tak. Albo powiedziałbym, że no, skroić po prostu to coś dużego, konkretnego tak naprawdę, tak? I, i ja dopiero jakby zobaczyłem po pewnych szkoleniach też zagranicznych, na które wyjeżdżałem, po prostu zobaczyłem, jakie są możliwości, jakie są horyzonty, czyli jak to narzędzie, którym jestem, tą osobowością, tym człowiekiem, który ma doświadczenie pewne, jak je wykorzystać, czyli że mogę myśleć w skali nie jak zarobić milion złotych, tylko jak zrobić kilka milionów, albo nie zrobić kilkaset tysięcy, tylko kilka milionów po prostu. Bo szkolenia, ludzie przychodzą na szkolenia czy na eventy, czyli powiedzmy sobie wprost jedną rzecz. Dla mnie jakikolwiek event byśmy nie zrobili, nawet najbardziej praktyczny, to jest jak wyjście do kina, do dobrego kina. Do kina, w którym pracował dobry reżyser. To jest świetny seans, ale to jest wyjście do kina. Jeżeli chcemy zdobyć jakąś wiedzę, doświadczenie, no to idziemy na warsztat, idziemy na szkolenie, na coś sprofilowanego. I widzisz, ludzie przychodzą na szkolenie albo żeby zdobyć wiedzę, albo nabyć pewne umiejętności, poznać kogoś, zdobyć doświadczenia, ale przede wszystkim poszerzyć swoją świadomość. Tego, co jest możliwe, no bo to nie jest tylko ten gość, który prowadzi szkolenie, ale wszyscy inni, no. To są wszyscy inni. Cała sala tak naprawdę pracuje, bierze udział w procesie i ja już sam, ja zresztą sam uczestniczę, ja się szkolę poza Polską głównie, szukam autorytetu gdzieś tam za granicą, szczególnie w temacie marketingu, który jest gdzieś tam moim konikiem i ja wiem, ile fantastycznych pomysłów narodziło mi się na tych zagranicznych szkoleniach, kiedy w warsztatach, w których uczestniczyłem, kiedy wiesz, byłeś otwartą głową tak, po prostu. Tak, tak, i mnóstwo ludzi mnie gdzieś tam inspirowało, uczestników, swoją obecnością, więc ja widzę generalnie same zalety. Natomiast jest jedna rzecz uczciwie, która trzeba sobie powiedzieć. Samo słuchanie szkolenia może poszerzyć świadomość, może zmienić postrzeganie. Natomiast żeby szkolenie działało, trzeba to wdrażać. Nawet najlepszy coach, najlepszy trener, najlepszy mentor nie jest w stanie przypilnować się 24 godziny i na dobę. I zrobić tego za ciebie. Zrobić tego za ciebie. Tak. Jeżeli nie wdrażasz, nie ma możliwości osiągnięcia efektu. To ja też kojarzę moich kolegów z różnych warsztatów i też widzę, że niektórzy porobili świetne postępy, a niektórzy po prostu wzięli to wiedzę, odłożyli na półkę, do szuflady i niech czeka na dobre czasy. I dalej jeżdżą, tak, i dalej ją zbierają. A wiesz dlaczego? Bo to jest pewne zjawisko. Rozmawiałem swoją drogą, teraz mamy też warsztat, który prowadzimy i ja mówię do ludzi tak, że są ludzie, którzy przychodzą na szkolenie jeszcze z dwóch ukrytych powodów. Jakie właśnie są powody? Pierwsze to jest taki, żeby nikt mi nie zarzucił, że nic nie robią. Bo przecież jak to? No przecież ja się szkolę, ja zdobywam kolejną wiedzę. Robię to, się ale nie wychodzi. Tak. A druga rzecz, drugi powód taki ukryty, który gdzieś tam jest, to jest coś na zasadzie przekonania, ja jeszcze nie jestem gotowy, żeby działać. Ja jeszcze muszę się więcej nauczyć, ja muszę zdobyć więcej doświadczenia, ja muszę wiedzieć jeszcze więcej. Podczas gdy prawdziwa nauka zaczyna się w momencie, gdy robisz. Tak, dokładnie. Więc to są dwa takie ukryte powody, które gdzieś tam przyciągają też ludzi. Oczywiście wcześniej czy później to się zmienia i ludzie przychodzą do działania. Nie wszyscy oczywiście, natomiast to też jest obecne i trzeba o tym uczciwie powiedzieć. Tak, no ja uważam na przykład, że ja bym dzisiaj, jeżeli chodzi o temat flipów, czy inwestycji, mam dużo wiedzę. Natomiast jakby są osoby, które z dużo, nie wiem, z 5% wiedzą moją, czasami zaczynają po prostu i osiągają fajne rezultaty po prostu dlatego, że to robią. Tak. Tak? I jakby nie trzeba mieć mojej 100% wiedzy, żeby zacząć to robić, po prostu, żeby osiągnąć rezultaty. Wiadomo, że jak ją masz, to jest łatwiej, ale jakbyś miał nawet 3 razy więcej wiedzy ode mnie i nie zaczął, to tak naprawdę to jest nic nie warte. Tak jakbyś znał język chiński, a nigdy jej nie używał. Tak? Z drugiej strony ludzie do ciebie przychodzą i płacą ci za to, żeby, no powiedzmy sobie szczerze, w pigułce dostać pewne doświadczenie. Tak, tak, żeby nie wyważyć drzwi na nowo, po prostu tak. Koło wymyślić na nowo, tylko po prostu dostać coś, co działa i nie zastanawiać się nad tym. Jednym z najcenniejszych elementów szkoleniowych jest uczenie się, jakie błędy poprowadził prowadzący w tej drodze i żeby ich nie popełniać. To jest jedna z największych wartości, która jest, pod warunkiem, że prowadzący jest praktykiem. Tak. No ty jesteś tutaj, nie mam wątpliwości. Okej, okay, dzięki. Łukaszu, jesteś na tym rynku już paręnaście lat. Powiedz mi, jakie masz plany na ten rok, bo mamy początek roku, mamy styczeń 2019 i powiedz mi, jakie są teraz twoje cele na najbliższy rok? Znaczy, cele są fenomenalne, plany są bardzo ambitne. Przede wszystkim kontynuujemy pewne koncepty, które były typu Unstoppable, na którym też byłeś partnerem, miałeś okazję być.
świetny 3-dniowy trening, który prowadzimy regularnie, to się będzie odbywało. To fajnie otwiera ludziom mindset, głowę na różne możliwości. Wprowadzamy nową markę naszego nowego projektu X-Human, tajemniczo brzmiącego. Na razie nie mówimy, o co chodzi, bo chcemy przygotować rynek na to, będzie masa różnego rodzaju fajnych materiałów, ale jest to autorski projekt. Natomiast takim głównym projektem, który będzie się pojawiał już lada chwila, jest premiera naszego polskiego masterclassa, Milewski Masterclass, ładnie się nazywającego, gdzie będziemy proponowali ludziom naprawdę fenomenalne kursy wideo w super jakości z praktykami. Z ludźmi, którzy... Czyli to będzie platforma taka, tak? Tak, platforma edukacyjna. Dokładnie tak, gdzie wiesz, większość tych ludzi to nie są trenerzy, czyli nie mówią jakoś ładnie i tak dalej, ale mówią zrozumiale, natomiast są naprawdę ogromnymi praktykami w swoich dziedzinach. I wiesz co, mamy tematy, jesteśmy bardzo otwarci, mamy tematy od genetyki, po architekturę, po zdrowie i tak dalej. Więc będziemy robić różne tematy, które są praktyczne, które są potrzebne ludziom w życiu i w biznesie. Tam, gdzie szuka człowiek wartościowych informacji, my je będziemy dostarczać. Jesteśmy już na etapie montażu kilku programów, kilka już jest zrobionych, także lada chwila premiera. I to jest jeden z głównych projektów, który gdzieś tam chcemy rozwijać na ten rok. Taki chyba najważniejszy, wydaje mi się. No poza tym, że nauka, tak? Dużo nauki. Super, no bo świat idzie w tym kierunku, tak? Idzie w tym kierunku, żeby wszystko było zdalnie, żeby nie wychodzić z domu i dostarczyć jakby do swojego pokoju wiedzę, tak? Więc ja sam też jakby to zauważyłem i sam nagrywam swój własny kurs online na temat flipów, bo już jakby się nie rozdwoję. Tak. Nie jestem w stanie jakby szkolić tyle, ile bym chciał, bo głównie skupiam się na własnym biznesie. Ale być może my coś zrobimy wspólnie razem z Twoją platformą. Ja myślę, że jak najbardziej można coś zrobić fajnego. Myślę, że jak zobaczysz premierę pierwszych odcinków, to będzie się toczyła kolejna rozmowa. Myślę, że jest wiele fajnego do zrobienia. Okej, a Łukasz, powiedz mi, Nick Wójcic, którego Ty zapraszałeś kilkukrotnie do Polski. Tak. Słyszałem, że jakieś stowarzyszenie chrześcijańskie również zaprosiło go na jakiś event w Polsce. Tak. Natomiast robił to za darmo. Możesz powiedzieć, jakby, jak Ty to widzisz i co o tym sądzisz? Znaczy, słuchaj, czy będzie za darmo, zobaczymy. Znaczy, mówią, że wstęp jest wolny, ale rzeczywiście tak jest. My przez 3 lata, generalnie rzecz biorąc, reprezentowaliśmy Nicka w Polsce. Za każdy przyjazd było kilkaset tysięcy dolarów, zaznaczam, amerykańskich, za każde wystąpienie. No, pojawił się partner, za którym stoi instytucja, jaką jest Kościół, gdzie są sponsorzy, gdzie są pieniądze, więc inni mogą pokryć to fee, a nie ludzie. Co ja o tym myślę? Myślę, że to jest wartościowa inicjatywa, fajna. Natomiast to na pewno nie będzie klimat życia bez ograniczeń. To nie będzie klimat sensu stricte motywacyjny, taki, jakim my robiliśmy do tej pory, tylko będzie to klimat przede wszystkim... Zdarzenie religijne. Religijne, tak. Natomiast szapoba, że ktoś to zrobił, Nick jest świetnym facetem. Natomiast, tak jak mówię, no, my zainwestowaliśmy 300 tysięcy dolarów plus pewnie drugie tyle w promocję, albo i 2 razy tyle. Pewny etap się zakończył, teraz przejął to ktoś inny. Trzymamy kciuki. Okay. Łukasz, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie i mogliśmy porozmawiać o biznesie. Także piąteczka. Dzięki wszystkim inwestorom nieruchomości. Życzę wysokich lotów i dobrych inwestycji.